I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć i czołem, kochani. Witam was w kolejnym odcinku z Rysena Trójeczki. Moi drodzy, zaczynamy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy. I z naszym przyjacielem, który nazywa się Kostuch, wygłaszamy dalszą przygodę. Tych misji mamy troszkę. Raport sojuszniczy. Wiadomo, załoga. Latarnik Jacka, ale ja bym chciał zrobić coś innego, słuchajcie. Nie chcę robić jeszcze misji głównej. Potem będziemy wymyślali, co możemy zrobić, ale nasz przyjaciel powiedział, że mamy jeszcze fajną możliwość odwiedzenia na przykład Wyspy Mgieł czy Wyspy Złodziei i tam bym się teraz udał. Tak, gnomy, gobliny, tego typu rzeczy. Tam mogą dziać się fajne sprawy i to może być taki fajny początek kolejnego odcinka. Bardzo mnie to cieszy i jestem lekko podekscytowany, bo też tutaj ten sposób walki jest zupełnie inny. Ja go jeszcze się uczę. Ale oglądajmy. Także zobaczymy misje kolorowe, co z tego wyjdzie. Płyniemy i płyniemy. O kurczaki! What are they? The reason Alvarez wants to see you. Ghost ships. I've seen something like them before, but that was a dream. No, 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 this is no dream. It's Crow. Pirate Captain Crow. That cutthroat. But he's fucking dead. He's returned from the underworld and he's boarding every ship he comes across with his cursed fleet and minions. Underworld? We've got to get away. If they find us, we're done for. Czekamy. Kapitan Wrona! To jest podejrzane. To jest podejrzane i niebezpieczne. Ja muszę przynieść tą moją kamerę w inne miejsce. Przepraszam was, kochani. No, za chwilę tak musimy to zrobić. Tu? Zobaczymy, czy to lepsze miejsce. No, to jest dobre miejsce. A! Dobra. Kostuch? I'm starting to get worried about you. You look terrible. How about you lie down for a few hours? Nie ma czasu. Next time I see a bed, I'll use it. I hope so. Pogadajmy. So, this is the Isle of Thieves. Yes. Watch your pockets. Unless you want to wind up a beggar. I wasn't planning on it. Good. I won't say I don't trust the gnomes. But you don't trust them. Got it. What do we do about that crystal portal back on the Crab Coast? Crystal portals form some sort of bridge between our world and the underworld. The underworld's where our spirits go when we die. It's a different plane of existence. Those who go there rarely return. You have experience with those things? No, I just know what they'll spawn. Soulless creatures that hunt our blood. I'm not an expert. Ask a sorcerer. How did you get your spirit back? That was different.
Spirits found their well-deserved peace on Skull Island. But the island disappeared, as if the Earth swallowed it up. How's that possible? I haven't the foggiest, but we need to be careful. Power in the underworld is reaching out with claws. No to ładnie. The living. And it's no friend of humans for sure. Come on, let's go. Sure. Na plażę łodzią. Widzę, co mnie kusi, nie? Co się może stać? Nie było to łatwe. Ten lewiatan to był nie lada przeciwnik, słuchajcie. Przyznaję to bez bicia. Aha. Na nich widzę dobrze działa uderzenie i odskok. Nie, trzeba to zwiedzić, nie? Przy tutaj jesteśmy, to... Pudło, naprawdę. Monowałem trochę kulę, no ale dobra. Wiecie, exploding zawsze jest spoko. No nie wiem, czy teraz iść dalej, czy nie iść dalej. W sumie... Coś nie, pójdziemy do koła. Nie, cofnijmy się, wiecie? Szkoda czasu może. Mamy odcinek, nie mamy live'a. Więc dobrze byłoby jak najwięcej zrobić z fabuły. Gdy jedzonko mi się kończy. Więc wróćmy, to może jakiś będzie sklepik, coś takiego. Chodźmy. Tu
tutaj coś jest, wiecie, muszę zobaczyć. Nie, nic tu nie widzę, oprócz pięknych rybek, które skaczą. Idziemy dalej. Kamień teleportu, Omi, come with grand wodo! Omi, hapo! He? Po polsku! I can't understand a word. Oh, Ulvi Gaga! We'll now speak more clearly. Then Omi understand what Ulvi wants. Homie. Lot of trouble on this island. Gnu in danger. Goblins evil. Ulvi want to fight, but can't say no. Strangers not allowed to move outside stockade. Kim jest Khan? Who is Khan? Khan Matar, all of Gnu. Very wise. Well, we can't possibly keep the big boss waiting, can we? It's important that Homie talk to him. Follow stockade until reach Gnu village. You find him there. He usually in center. Okay. Pogadajmy. You got a problem with goblins. Yip yip. Goblins spoil beautiful island. Many trees no longer where they should be. They steal special dinghy from Gnu. Now ghosts confused by old Gnu shaman and fight alongside goblins. Nothing must happen to them, otherwise our people die. So the goblins are stealing from here. Yip yip, Ulvi not know much about it. One special dinghy is big pipe with lens. If find pipe, take to Khan. Okay. Why doesn't Khan want you to fight? Khan say all Gnu die when Ulvi attack goblins. Ulvi not wish to die, homie. I only watch stockade. No pasha, he said. That's bullshit. What's the worst that could happen? You no understand. Khan says evil magic at work. It would be best to visit Khan. As Dobra. Great danger is near. Goblins have set up many camps, even in the north. Nobody may get close, not even friends, homie. We're to take care of the northern goblins. Rozwalimy ich. But Khan has forbidden. You forget. Ja nie jestem Ulvi. We Gnu die if you attack goblins. Co tam gadasz? Bring me to Khan, then. This way, homie. Czekajcie, czy to jestem? Upiec wszystko. Dziękuję. Bo czuję się jak małe dziecko z tym, wiecie, z tymi atakami, bo po prostu byłem już nieźle wyuczony, nieźle wszystko mi szło, a teraz cofnąłem się w czasie o 200 lat po prostu. Wszystko przez duszę, ja nie wiem. Let's move on then. Homie? Always speda, no slower. Follow me. Chcesz
Co jeszcze zrobię? Tak będzie lepiej. Ja coś znajdę? Albo tu? A to jakiś goblin jest. Dobra, chodźcie. Jak to pięknie! Lampiony, kurde! Lucky, Lucky! Thanks for the help, Shortass. You're welcome. Ulvi always helps. Ulvi, przyjacielu, dziękujemy. Kan! A human on my island. A good omen. Maybe my people can be saved. What happened here? The great bird is angered. The fires of war are blazing. So, you're in deep shit. Shit? A peculiar word, but appropriate. Soon, we gnomes will cease to exist. The goblins will destroy our island. Już jestem. What's your problem? My problem? You don't understand. It's a problem for all of us. The goblins descended on this island and stole our Orichulkis. Orichulki? Never heard of it. Let me explain. Every gnome who completes his great journey possesses an Orichulki. Only when we have an Orichulki can we consecrate our graves. And the great bird only takes upon its wings gnomes who possess an Orichulki. In short, if a gnome dies before finding his Orichulki, his spirit will never rest. Gruba sprawa. What's stopping you from getting them back? There are not many of us here, and we are not warriors. But even if we could fight, we would still have a problem. If we use violence to reclaim our Orichulkis, the great bird will punish us. Due to the theft of the Orichulkis, the souls of our shamans have turned dark. Their spirits now fight alongside our enemies. We cannot attack them. Can you teach me something? Yip yip. Lekarz, tworzenie talizmanów. To jest dobre. I'd like to increase my life force. You'll get it in no time, hon. Męcik. Przepraszam, Kenia leciątka do mnie wróciła i przyniosę ci tak, augi kulki. No, I can't let you do that. You would use force to get them. Only someone who can steal them from the goblins undetected is worthy of this task. I'm the right guy for the Orichulki matter. Well, you're even more stubborn than the gnomes. But remember, if you kill one of our spirits before you show me his Orichulki, my people will suffer great pain. However, I will entrust only you with this task. Your friends must stay away from the camps. You should speak to Khalil. He can help you with this. If you want, I'll take you to him. What about the big bird? It's the guardian of our people.
When we are no longer, it leads us to the other side. But if we make it angry, it will shed its feathers. Without it, the way to the next world is barred. Ważna sprawa, słuchajcie. Muszę cię zostawić, przyjacielu. What do you think of this part of the world? The gnomes believe in life after death. So they work hard to do all they can in this life to increase their wealth. But in the end, they'll realize that possessions are meaningless in the underworld. Ah, tragic fate. Wait here. Of course. Chodźmy do tego Kali. Bring me to Kalil. Very well. Follow me. Ten typek, dobra. Here we are. Now, okay. Speak with Kalil. Przekonałeś mnie. I will return to our village. I wish you success, homie. Homie? Homie, prawie jak ziomuś, kurde. Aktu, homie. This gnu has met many of your kind during his travelings. Hope you do not want to sell this gnu. Why would I want to sell you? Other homies have tried while I was on big journey. Now they are not feeling so well. Now this gnu is back from great journey and guards the cave of his fellow gnu. He is much experienced in battle. Still very dangerous here. Do you need help? Khan instructed Kalil to retrieve the Orikoki from the Western Goblin camp. It was Namek's responsibility, but Namek, he never come back. Mm. That is big crapper, because this gnu here cannot go away. Kalil must guard entrance. Mm-hmm. I'll get the Orikoki for you. What? Why would Homie do that? Bo Homie jest dobry. You tell me. Be careful, Homie. Bring the Orikoki to Khan, and Kalil will give you a reward. Great. Przekonałeś mnie. Has Homie spoken to Khan yet? Does he know about the problem? Yeah, I'm aware of the problem. I'll make sure that I retrieve the Orikoki from the camp without being seen. Femo, Homie, good luck. How do I get into the Western camp without being seen? Go straight through gate in westerly direction towards the camp. Turn left before you reach camp. I think Namek intended to abseil down from above with Eliana. Homie can also try to jump. Maybe somewhere on the way you'll be meeting Namek. He jotted down exactly his plan. Zróbmy tą misję. A powiedz, jak już gadasz, to pogadaj jeszcze. Orikoki are important gnu. Every gnu collects one. If you want to know more, the blinds in the Western Goblin camp have stolen the skull, mate. We need Wessie's. Dobra. Wyspa złodziei. Inwazja goblinów. Aha, czyli... Aha, czyli muszę wyjść i iść na zachód. Czy jest to gdzieś kompas? Czy to jest północ, południe? Tu. Chyba.
tak głupio pokazane. Zachód. Znaczy, to musimy tutaj dojść. We need a bit more tact here. I think it will be best if I go alone in this part of the island. An enemy! Hey. Czekajcie, czy to jest tak, że to źle poszedłem? To już jest tutaj? Coś chyba źle zrobiłem. Też nie wiem, czy miałem z nimi walczyć, czy miałem z nimi nie walczyć. Dziwnie jest to zrobione. Jakieś skały mówili. We need a bit more tact here. I think it will be best if I go alone in this part of the island. Ktoś mówił o jakiejś lianie. Liana. I co teraz? Jaki kamień? Kamień teleportu, to jest spoko. Nie wiem, czy to nie zepsuje misji. Nie, będę kazał zjechać, a to już nikogo nie ma. Jeszcze raz trzeba wczytać grę. To było to? To chyba nie było to. Zresztą zobaczymy. Wezmę to jeszcze raz, te dwie rzeczy i ucieknę. Bo to jest tu. Tam jest jeszcze jedna. Coś znajdę.
Wejdziemy. I co, pusto? Nie wiem, co ja tu robię. Ale wszystko postaram się podnieść. Zaraz wrócimy tam, gdzie byliśmy. Luneta. Tu już jest złoto. To jakiś domek, ale chyba ktoś go zlikwidował. Dobrze, idziemy tutaj dalej. Tego jego przyjaciela nie znalazłem. Ale wiemy już, że to jest chyba to miejsce. Karawka bólu, teleport. Też więcej nic nie ma. Dobra, wróćmy na tą lianę. I have no meat to roast. I co to był ten? To coś mi to coś nie podoba. To nie był ten obóz. Wróćmy do niego. Bo karawka bólu. Dobra. Misję otrzymano. Załoga. Jak damy sobie ekwipunek i znajdziemy ten list. Mogę się przebrać, przegapiłem buta awanturnika. Skąd mam te ciuchy? List, list, list. Przedmioty. Gdzie on może być? Dziennik. Pokazali mi przeczytać ten list. To jakie to jest wspaniałe. Ja nie wiem, gdzie ten list znajdę. Kamień teleportu. Misa, klucz, odbicie, łupy. Naboje, świecznik, kość, misja, o. No to niby zrobiłem, ale tam nie było złota. Ale wróćmy tutaj, zobaczymy, co tutaj się stanie. Namek nie żyje. Namek is dead. What? I found his corpse. Krapa, holy big krapa. Poor Namek. He was such a good gnome. Przy pożyczaniu. Oh,
enemy canoe. Thanks for bringing sad message on me. Proszę. I have the Orikoki from the Western Goblin camp. Famohomi! When you have all the Orikokis, go to Khan and give them to him. Then this rancid curse will be lifted and we can finally give Basha on Noggin of Goblins. Here, take this as a sign of Khalil's gratitude. Co dostanę? Złoto. Wyciągnę tego kakana, zobaczę czy coś... On mi też da. Jak powiem mu, że mam jedną. Indyk. Na nóg. A homie! A real homie! What's the matter? Nanook, excited! I have never traded dinghy with real homies. Are you a merchant? O, to ciekawe. Mamy sporo trudne rzeczy. Only the best dinghies in his store. I sell to you for shiny dinghies. Trado, trado! Can I learn something from you? Yep, yep. Targowanie się. Powrót. Trado. Trado, trado. Poczekajcie. Teraz używam floretu. Kłująca czy siecz na miecze. Czekajcie. To już z wami zrobię. Zobaczę, jak wyglądają moje statystyki. Postać. Mam 20. Zdolności. Walka wręcz. A, mam to samo. Właśnie, też nie do końca wiem, czy będę walczył. Ale jak mamy robić coś pirackiego, a takie jest założenie, to handluj. Jip, jip. No to kurde, las jest bronią piracką, ale niewiele mi da. Bo 10, 15... Sprzedaj. Woda flaga to jest lepsze. W tej chwili możemy to sprzedać. Podarta koszula. Białe spodnie. Stare buty. Możemy na razie posprzedawać. Ja się jeszcze muszę ubrać, powiedzieć, że jestem nieubrany. Ale z mieczem to ja nic nie kupię w tej chwili. Jeszcze możemy ci sprzedać te spodnie i jakieś takie pierdółki. Białe spodnie, stare buty. Używam tej, po prostu jest równiejsza, tak? Dobra, sprzęt. Przedmioty. Posprzedawajmy ci już. Co tu możemy posprzedawać? Jakieś miski, nie miski, łupy. Śród, stary miecz. Ruda żelaza, srebrny talerz. Świecznik, złoty kielich. Wszystko. Weźmy, możemy łopaty, możemy zostawić.
szłopatra by się może przydać akurat do jakichś skarbów. Widelec, łyżka, fajka, luneta, miska do pukania, młot kowalski. Kup, łopatę można kupić. Jedną do bitargu. Broń nie kupuję, bo to bez sensu, ale powiedzmy naszemu przyjacielowi, Kenowi. Mam jedną. Does that sound familiar? Karaf Kabulu. Oh, yes, this is the Orikulki from Wethi. Many visions filled his head as he drank from the vessel. And the morning after, he was full of constant sickness. Where should I look for them? There are four goblin camps outside the stockade, homie. There to the north, east, west and south. You will find an Orikulki there. Every Orikulki is guarded by an errant spirit of my people. Under no circumstances should you raise the sword against them. Okay. I sent four gnomes to return the Orikulkis. Ulvi, Namik, Meli, and Famir. When you meet them, they'll be able to tell you more about the goblin camps. Dobrze, kochani. Powiem wam tak. Pogadamy z nimi. Why should I be afraid? Because of Ducky. When Gnu steal, they steal for reasons. You steal from the right one and give to the wrong one, you can cause fall of the whole. Dobra, dobra. Kochani, kończymy. Będziemy mi się kolegowie moje kończyć, gdyż ponieważ jest późno, a ja jeszcze mam dużo tutaj ciekawych rzeczy do ogrania. Proszę, srebrny talerz. Usiądę sobie i w tych pięknych okolicznościach przygody kończymy, bo mi bardzo miło, tak jak mnie wciągnęła. Przestrasznie te gobliny trzeba po prostu pojechać. Dziękuję wam za oglądanie. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, papateczki i piąteczka.